Maria Wesołowska. Przed sądem stanie dziś Hieronim Radziejowski. Tym razem zarzuty to zdrada stanu i obraza majestatu. Radziejowski miał czelność krytykować Jana Kazimierza oraz sugerować, że król ma romans z jego żoną. Ponadto podczas potopu szwedzkiego sprzymierzył się on z królem Szwecji, zdradzając Rzeczpospolitą. Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę prowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Hieronima Radziejowskiego. Stawił się oskarżony, doprowadzony z aresztu. Proszę wstać, jak do pana mówię. Teraz może pan usiąść. Wraz z obrońcą. Adwokat Janina Potocka z urzędu. Dziękuję, pan prokurator. Artur Łata. Oskarżony, proszę wstać. I proszę powiedzieć, jak się pan nazywa. Hieronim Radziejowski. Kiedy się pan urodził? 1612. Pana stan cywilny? Jestem wdowcem. Teraz może pan usiąść. Otwieram przewód sądowy. Oddaję głos panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżał Hieronima Radziejowskiego o to, że podczas wyprawy przeciwko kozakom w 1651 Radziejowski pisał listy krytykujące króla Jana Kazimierza oraz sugerował, że ten miał romans z jego żoną. Oprócz tego oskarżał Hieronima Radziejowskiego o zdradę stanu, gdy podczas potopu szwedzkiego przyczynił się do zawarcia sojuszu antypolskiego, a także u służbę u wroga narodu, króla szwedzkiego Karola Gustawa. Żądam kary śmierci. Czy przyznaje się pan do tych zarzutów? Nie, w mojej opinii wyglądało to inaczej. Dobrze, w takim razie niech pan może opowie nam trochę o swoim dzieciństwie. Urodziłem się w 1612 roku. Pochodzę z wpływowego i zamożnego rodu szlacheckiego Radziejowskich. Dzięki swojemu pochodzeniu byłem w stanie otrzymać bardzo dobre wykształcenie, co pozwoliło mi w młodym wieku rozpocząć karierę duchową. Jednym z zarzutów, które przytoczył pan prokurator, jest pana relacja z Karolem Gustawem. Czy mógłby pan o niej opowiedzieć? W 1652 roku zacząłem współpracę z Karolem Gustawem. Podtrzymywałem korespondencję z królem Szwecji przez dłuższy czas, mając na celu poprawienie sytuacji w Polsce. Dobrze, jakie były pana relacje z Janem Kazimierzem? Król Jan Kazimierz był zdecydowanie bardziej moim wrogiem niż przyjacielem. Z nim zdradziła go moja żona Elżbieta ze Słuszkowa. Pojechałem walczyć do Zamku Królewskiego, lecz nie udało mi się tam dostać. Czy sądzi pan, że jest pan dzisiaj tu oskarżany przez swoje zaangażowanie w politykę Polski? Zdecydowanie tak. Od zawsze starałem się być zaangażowany w politykę, aczkolwiek nie zostałem zapamiętany tak, jakbym chciał. Niech opowie nam pan trochę o okolicznościach, które doprowadziły do pana pierwszego procesu. Wyrok śmierci został wydany na podstawie mojej krytyki na temat polityki króla i mojej próby ataku na zamek. Bałem się bardzo o swoje życie, pomimo tego, że dostałem glejt. Ciągle dowiadywałem się o planowanych na mnie zamachach. Ostatecznie uznali mnie za zdrajcę i wroga ojczyzny. Dobrze. Po wysłuchaniu pana zeznań sąd naradzi się, a następnie ogłosi werdykt. Po naradzie zdecydowaliśmy, że Hieronim Radziejowski nie jest winny swoich zarzutów. Czy ma pan jakiś komentarz? Tak. Od zawsze byłem niewinny. To wszystko wina Jana Kazimierza. To była sędzia Anna Maria Wesołowska. Nowe odcinki co piątek.